Witajcie kochani. Dzisiaj pokażemy Wam wiadomość, na którą Prasek czekał bardzo, bardzo długo. A będzie to wiadomość od samego świętego Mikołaja. Uja! Zatem my za chwilkę włączamy naszą wiadomość i zapraszamy do oglądania razem z nami. Witaj, Mikołasie. Bardzo się cieszę, że się spotykamy. Nie mogłem się ciebie doczekać. Przyglądałem się tobie bacznie cały rok i śmiało mogę powiedzieć, że jesteś niezwykłym chłopcem. Chciałbym dziś opowiedzieć ci nieco więcej o sobie. Zapewne wiesz, że wraz z moimi wszędobylskimi elfami mieszkam na dalekiej mroźnej północy. Razem ciężko pracujemy przez cały rok, aby przygotować podarunki dla wszystkich grzecznych dzieci na całym świecie. Elf Śmiałek wymyśla nowe zabawki, aby spełnić dziecięce marzenia. Renifer Rudolf planuje najszybszą drogę, tak by zdążyć dowieść wszystkie podarunki na czas. Natomiast ja czytam wasze listy i sprawdzam, czy aby na pewno wszystkie dzieci były grzeczne. Pewnie się zastanawiasz, czy byłeś grzeczny i otrzymasz wymarzony prezent. Zanim się tego dowiemy, chodź ze mną. Chciałbym pokazać ci niezwykłe urządzenie. Czy wiesz, jak to jest możliwe, że Mikołaj w czasie jednej nocy zdąży rozwieźć prezenty do wszystkich dzieci? Tylko obiecaj mi, że to będzie nasza tajemnica i nikomu nie powiesz. Mikołasie, oto Mikołajowa maszyna czasu. Gdy już moi pomocnicy załadują prezenty do sań, a Renifer Rudolf otrzyma porcję gwiezdnego pyłu, wówczas elf gwiazdek uruchamia maszynę czasu, która na kilka chwil zatrzymuje wszystko dookoła. Mamy o wiele więcej czasu, aby w ciągu jednej nocy dostarczyć prezenty wszystkim dzieciom na całym świecie. O nie! Czyżbyśmy mieli awarię? Jeśli nie uda się w porę naprawić maszyny czasu, możemy nie zdążyć rozwieźć prezentów do wszystkich dzieci. Zapewne elf Psikusek znowu coś narozrabiał. Poprosimy elfa Gwiazdka, aby nam pomógł naprawić usterkę. Dziękuję, nasz przyjacielu. No i udało się. Maszyna czasu działa. Na pewno zdążymy rozwieźć wszystkie prezenty. Już do was idziemy. Ho, ho, ho. Zobaczmy, jakie informacje elfy zebrały o tobie w Mikołajowym komputerze. Wspaniała z was rodzina. Widzę, że najbliżsi bardzo cię kochają. Rośniesz na prawdziwego sportowca.
Gdzie on się podział? Jest raport grzeczności Kasi i Pawełka. Ale nie widzę twojego. Bez paniki. Zaraz sobie z tym poradzimy. Dziękuję ci, przyjacielu. No cóż, widzę, że nazbierało się tu sporo informacji o tobie. To właśnie dzięki raportom grzeczności wiem, które dziecko było grzeczne, a które nie. Nikolasie. Widzę, że w tym roku byłeś bardzo grzecznym chłopcem i z pewnością zasłużyłeś na wyjątkowy prezent. Nikolasie. Oto fabryka zabawek. To tutaj wraz z moimi pomocnikami przygotowujemy wszystkie prezenty. Z pewnością gdzieś ukrywa się i twój. Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, powtarzaj za mną magiczne zaklęcie. Gotowy? Niech mój prezent wymarzony migiem będzie znaleziony. Niech mój prezent wymarzony migiem będzie znaleziony. Niech mój prezent wymarzony migiem będzie znaleziony. Zobaczmy, co w nim jest. Ho, ho, ho! Nikolasie. Poznaj Renifera Rudolfa. Właśnie wspólnie planujemy drogę, aby jak najszybciej rozwieźć wszystkie prezenty. Sprawdźmy, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik i czy wie, jak trafić do twojego domu. Jak widzisz, Rudolf już doskonale zna do ciebie drogę. Z pewnością bez trudu do ciebie trafi. A, i jeszcze jedno. Prawie zapomniałem. Rudolf przekazał mi w sekrecie, że tegoroczne święta spędzisz w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Z pewnością będzie to niezwykły czas. Pełen radości i ciepła bliskich osób. Nikolasie, jestem z ciebie bardzo dumny. Z wielką radością mogłem gościć tak cudowną osobę jak ty. Życzę tobie oraz twoim najbliższym dużo radości i spełnienia marzeń. Do widzenia i do zobaczenia wkrótce. Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Pa, Mikołaju. Pa, Mikołaju. Pa, pa. Pa, pa.